Вітаємо всіх на каналу Семюель Лерой, з цієї сторони Семюель, і в тому чинку я би хотів вам оповісти о такій програмі, як Wallpapers Engine, якось так, радше так, не є написане, не є певне, але в кожному разі. Трохи особ мені запиталося о тій програмі, і сконти я мам такі пікне образки на моєму пульпіті, więc przestał програми, і зараз я вам покажу, що ona ze siebie przedstawia, gdzie ona jest, za ile ją można kupić. Tak, ona jest płatna, ale ja uważam, że zapłacić tych 17 zł to naprawdę będzie wartowało tego. Dlaczego? A ja wam powiem dlaczego. Dlatego, że ten program ma bardzo dużo różnych obrazków na jakikolwiek temat tak naprawdę. I każdy obrazek jest jakoś po swojemu animowany. Animowany. Także to zależy od twórcy, czyli tutaj ktoś, na przykład wy nawet możecie stworzyć jakiś obrazek i wrzucić go na do tego programu Wallpaper Engine. I już ktoś może tam sobie pobrać, ocenić go i korzystać z niego, więc to wszystko zależy od twórcy, czy... Więc teraz otworzę sobie ten program. Dla początku nie, dla początku pokażę wam, gdzie on się znajduje, więc można go znaleźć na Steamu. A linka będzie w opisie oczywiście, więc Wallpaper Engine, po prostu kupujemy go za 4 czymś tam euro, czyli pochodzi w sumie gdzieś około 17-18 zł, to nie jest drogo, uwierzcie mi. I ta program wartuje tego. Więc otwieramy tą programę. I teraz możemy zobaczyć, co ona ma w siebie takiego, co można byłoby kupić tak naprawdę, więc... Co widzimy tutaj, to jest nasze takie hall, czy jak się mówi, hall taki, nie wiem, nasza taka strona główna, gdzie tutaj jest nasze zainstalowane obrazki, które będą wyświetlone na naszym pulpicie. Można wybierać z każdego obrazka coś swojego, nie? Więc na przykład wybrałem na dany moment sobie taki obrazek, tutaj gra sobie muzyka, taka animacja fajna. A więc niestety nie każdy obrazek ma coś takiego jak wprowadzenie swojej muzyki, na przykład ta muzyka będzie grała tylko wtedy, kiedy będzie kiedy wy będziecie na pulpicie, kiedy wy będziecie na przykład na stronie internetowej, na przykład jak teraz. I to jak tutaj na tej stronie, jak widzicie, muzyka zginęła, a kiedy na przykład będziecie w oknie, to ona musiałoby grać, ale ona, no więc widzicie, teraz grać, kiedy wchodzicie na pulpit, ona gra. A więc możecie tutaj, macie tutaj swoje ustawienie, a ponownie wszystko to zależy od twórcy, jak on to sobie zrobi, więc tutaj można głośność wykręcić na maksa, albo skręcić i tak dalej, regulować sobie można, niestety swoją muzykę tutaj nie można wstawić, więc jakoś tak, nie? No i potem to można tutaj zrobić wyrównanie, więc tutaj możecie sobie tak naprawdę pobawić się z tym, zależy. Pozycja różna, można tak robić, nie? I tak dalej, więc wszystko zależy od waszej chęci i szybkość od odtwarzania muzyki i animacji gwiazdek. No. Te ustawienia, które jest teraz na tym obrazku, są takie małe, ale są... Takie na przykład jak to. A teraz już włączyło się na przykład coś takiego. Ja już sobie to zrobiłem pod swój gust, nie? Więc to zależy od tego, co my będziemy nagrywać, tak? Czyli swoją muzykę. Tutaj jest takie napisane nagrywanie audio, czyli ono było nagrywać to, co my będziemy sobie słuchać. Teraz ja sobie włączę swoje audio. Oto chcę włączyć. No i gra. No jak widzicie, to się porusza tak fajnie, nie? Zależy od tych basów, czy jak się mówi, nie? I tutaj można sobie, tutaj zobaczcie sobie tylko, jak dużo tutaj jest ustawień. Tutaj można ustawić prawie cokolwiek, co ty chciałbyś, to możesz tutaj sobie ustawić. Wszystko jest na języku angielskim, chińskim albo na języku polskim, zależy, więc to nie będzie trudno, żeby to wszystko zrozumieć. Więc tak naprawdę tutaj jest bardzo dużo różnych nastawień. Można zrobić cokolwiek, można na tle mieć cokolwiek, nieco innego, nie tylko to co mnie. Można to podstawić, zrobić pod siebie, nie? Na przykład o taki zwykły obrazek. Muzykę ja na razie wyłączę. I zobaczymy, co siebie on przedstawia. Taki zwykły obrazek animowany. Też gra muzyka.
bardzo, bardzo taki słodziutki ten obrazek, nie? Więc no nie wiem tak naprawdę co jeszcze takiego pokazać, bo nie ma tutaj nic takiego specjalnego, ale to co może przedstawiać wam ten dać ten program tak naprawdę to jest naprawdę fajniutko. Mnie na przykład jest składa bardzo dużo przyjemność wracać na mój pulpit, gdzie ja mogę sobie zobaczyć taki przyjemny obrazek, posłuchać spokojną muzykę, nie? I w sumie to mi się bardzo podoba. Jest bardzo dużo różnych tematów, tam nie wiem, samochody, jakieś tam anime, gry, jakieś filmy, kreskówki, League of Legends, jak Weronika pytała. Wszystko to jest, tylko trzeba poszukać i w każdym razie coś można popatrzeć z samego internetu. Także tak naprawdę polecam tą programę, bo jest fajna, świetna i no i chyba to wszystko, co mogłem tak naprawdę powiedzieć. Mam nadzieję, że wam to się spodobało. Jeżeli tak, to poproszę łapkę do góry. Będę wiedział, że ten odcinek był dla was ciekawy i korzystny. Więc dziękuję jeszcze raz za uwagę i wszystkiego najlepszego. Pa, pa!